Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Kilka lat temu miałem taką ewangelizację, gdzie pewien człowiek nie potrafił uwierzyć w to, że Bóg jest i że Go kocha. I przyszła mi wtedy myśl, żebym zapytał się Go, tego człowieka, co Bóg musiałby zrobić w jego życiu, żeby on uwierzył w istnienie Boga. I on tak ni z gruszki, ni z pietruszki powiedział: jak Bóg da mi teraz 50 euro, to uwierzę. I przyszła mi myśl: daj mu te 50 euro. No to nie było łatwe dla mnie, ale dałem mu te 50 euro i on w tym momencie się rozkleił. Rozpłakał się, tak oczywiście pozytywnie, przyjął Jezusa do swojego życia. I teraz pytanie, czy to było dobre, czy złe? Czy to było wystawianie Boga na próbę, czy nie? W kontekście tego dzisiejszego cytatu Achaz mówi wprost: nie będę wystawiał Boga na próbę. Nie będę prosił o znak. Czy to jest dobre, czy złe? Musimy zrozumieć, kim był Achaz. Achaz był złym człowiekiem. Był królem Judy, który wpadł w tarapaty. Otóż na jego królestwo, na królestwo Judy, napadło dwóch królów i chcieli zniszczyć to królestwo i zabić Achaza. I Bóg, który bardzo kochał Achaza, przyszedł do niego za pośrednictwem proroka Izajasza i mówi: nie bój się, jestem blisko. Rozumiecie? Achaz jest daleko od Boga. Jest bardzo daleko od Boga. Achaz popełnił wiele, wiele obrzydliwych grzechów. Nawet zabił swojego syna, składając go w ofierze Molochowi, takiemu bożkowi. Achaz nie zasługiwał na miłość Bożą. Zresztą, kto zasługuje na miłość Bożą? Nikt z nas nie zasługuje na miłość Bożą. I mimo to Bóg mówi: ja chcę do ciebie przyjść. Proś o znak. Znak, który utwierdzi twoją wiarę we mnie. Że ja jestem blisko, mówi Pan. Chcę ci pomóc. Nie bój się tych dwóch królów. Kim oni są? Oni ci nic nie zrobią. Miej nadzieję we mnie. Pokładaj wiarę we mnie. Ale Achaz, jak już wiemy, powiedział: nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. To jest pycha. I Achaz przegrał tą wojnę, ponieważ szukał wyjścia z tej sytuacji poza Bogiem. I w tym fragmencie jest coś pięknego jeszcze. Proś Pana o znak, czy to w Szeolu, czy na górze. Szeol to jest otchłań. To jest piekło. Może być piekło na ziemi? Może. Człowiek może sobie stworzyć piekło na ziemi. Bóg piekła nie czyni, to człowiek czyni piekło. I Bóg mówi: jesteś w piekle dzisiaj? Proś Pana o znak. On ci go da. Jesteś w niebie? Twoje życie jest piękne, wspaniałe, czyli na górze? Też proś Pana o znak. Nie bój się prosić Boga o znak i nie chodzi o to, żeby go wystawiać na próbę. Tylko chodzi o to, żeby Bóg od czasu do czasu dawał mi znaki swojej obecności, że mnie kocha. To tak jak żona chciałaby od męża takich oznak czułości, miłości, kwiaty, na przykład pocałunki, jakieś podarki. Podobnie jest między nami. Bóg mówi: proś, a ja ci dam. Chcę umocnić twoją wiarę w to, że ja jestem blisko ciebie, bliżej niż myślisz, nawet jeśli ty oddaliłeś się ode mnie jak Achaz, a może jeszcze gorzej. Nikt z nas nie zasługuje na miłość Bożą i Bóg o tym wie. To sam Bóg, stając się człowiekiem, zasłużył przez to, co zrobił,
dla nas, wysłużył dla nas przebaczenie i łaski, które Bóg chce nam dawać w każdej chwili. Proś. Nie popadaj w pychę, w taką zatwardziałość serca, w jaką popadł Achaz. Więc nie bójmy się prosić Boga dzisiaj. Panie, pokaż mi, że jesteś blisko mnie. Pokaż mi to, że mnie kochasz. Że zależy Ci na mnie. Ja wiem, że Ci zależy na mnie, ale ja chcę tego doświadczyć, bo boję się, bo na przykład jestem w Szeolu, jestem w piekle. Moje życie jest piekłem. Wyciągnij mnie, Panie, z tego piekła. Daj mi nowe życie. Zabierz mi lęk. Proszę Ciebie o usprawiedliwienie, bo mam wiele win w swoim życiu. Przyjdź, Panie. Kieruj mną. I Bóg chce nam dawać takie znaki. Jak z Egiptu naród izraelski wychodził, to non-stop działy się jakieś znaki i cuda. Bóg non-stop pokazywał ludziom, tamtym ludziom, że jest blisko. Non-stop. Na przykład manna, która codziennie pojawiała się, tak jakby spadała z nieba. I przez 40 lat mieli co jeść. I mało tego, jak jedli tą mannę, to ona stawała się tym, czym chcieli, żeby się stawała. Każdy jadł, doświadczał takich smaków, jakich oczekiwał. Taki jest Bóg. I ten człowiek wtedy na tej ewangelizacji przez te 50 euro, za te 50 euro przyjął Jezusa. To był dla niego znak, który otworzył jego serce. Mam wiele takich historii w swoim życiu i wiele też słyszałem od innych. I to nie będzie wystawianiem Pana Boga na próbę. Więc prośmy Boga, a On nam to da, bo sam nas do tego namawia przez dzisiejsze słowo. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.